Ja się nazywam Piotr Lipert i reprezentuję taki projekt, który ma taką polsko brzmiącą nazwę Plastruktor, ciężko zapamiętać, ale my staramy się zbudować własną konstrukcję drukarki 3D. Ja chciałbym wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o tym, że nie ma się co bać hardware'u i że na tym można i zarobić, i nie jest to takie trudne jak kiedyś. Ale żeby was do tego przekonać, to chciałbym na początku wrócić do takich korzeni historycznych każdego biznesu. I perspektywa jest taka, że wszystko, co dzieje się w świecie innowacyjnego i każdy wynalazek, który powstaje, powstaje dlatego, że jest jakaś potrzeba. I to jest właśnie taka jakaś reprezentacja, to miała być piramida Masłowa, ale wyszło jak jest. I generalnie byliśmy świadkami takiej gorączki złota, jeśli chodzi o aplikacje, przez ostatnie lata, nadal jesteśmy. Okay. Nadal jesteśmy świadkami takiej gorączki złota, ale troszeczkę ta potrzeba nam się rozmyła. To znaczy jest strasznie dużo aplikacji, które zabierają nam czas, a nie oszczędzają go. I generalnie coś tutaj jest nie w porządku. Są ludzie, którzy mówią, że to jest pewna bańka, że to pęknie, te aplikacje nie będą się długo trzymać. Ja bym chciał was do takiej wizji przekonać. Wiem, że dużo osób na pewno protestuje, ale myślę, że jest najwyższy czas na to, żeby robić rzeczy, które da się dotknąć, które zautomatyzują jakoś nasze życie i które będą przydatne, oszczędzą nam czas, zasoby. Powiem wam, jakie są problemy generalnie związane z startupem hardware'owym, z takiej wewnętrznej perspektywy, problemy, które my mieliśmy i mamy dalej. Przede wszystkim pieniądze nie rosną na drzewach, to wiadomo. I z pieniędzmi jest dużo większy problem, jeśli chodzi o takie inicjatywy, które robią hardware. No bo trzeba kupić części, nie wystarczy wydać na pizzę pieniędzy i produkować kod, tylko trzeba kupić części, wydać na jakieś prototypowanie, nawet są takie koszty, o których nigdy nie pomyśleliśmy, jakieś certyfikaty, tego naprawdę jest mnóstwo. Druga rzecz to jest wizja, tu też może parę osób się nie zgodzi, ale jeśli chodzi o takie przedsięwzięcia, wydaje mi się, że potrzebna jest jakaś taka większa wizja, tak powiedział Ford kiedyś, że gdyby zrobił takie samochody, jakie mu mówili klienci, że chcą, no to by zrobił po prostu szybsze powozy konne. Więc tutaj też to jest kwestia dyskusyjna, ale ja myślę, że jest potrzebna jakaś wizja, jak ten produkt będzie wyglądał. Kolejna sprawa to jest ekipa, z którą się pracuje. A, no i ona musi być bardzo zróżnicowana, bo to jest też powiązane z tymi papuszkami. Tutaj są papuszki, nie rozłączki i tak samo każde przedsięwzięcie hardware'owe jest też przedsięwzięciem software'owym. Więc będziemy potrzebowali nie tylko mechanika, elektronika, ale też informatyka, no i całą resztę zespołu. To jest trudno zrobić. A teraz dwie największe zmory, to jest dystrybucja. Jeżeli nawet już mamy gotowy projekt, który jest świetny i w ogóle wszyscy chcą go kupić, to tak czy siak musimy go wysłać gdzieś do sklepu, albo musimy, w tej chwili mamy możliwość jakoś sprzedać go przez internet, ale tak czy siak to jest wielki problem. Jeśli chodzi o aplikacje, to mamy App Store, możemy gdzieś go tam umieścić. A tutaj to jest naprawdę wielki problem, dużo pracy trzeba w to włożyć. Trochę ohydzam tą wizję startupu hardware'owego, ale zaraz powiem, dlaczego to wszystko staje się łatwiejsze. Kolejny problem to są części też. A my z doświadczenia możemy wam powiedzieć, że znaleźć dobre części to jest naprawdę przedsięwzięcie, które wymaga sporo pracy. To nie jest tak, że zamówi się gdzieś te części i one już będą dobre, to jest szukania i naprawdę zjada to mnóstwo czasu. Ale pojawiły się w naszym, powiedzmy, pokoleniu takie rozwiązania, dzięki któremu to w ogóle wszystko jest możliwe. Bo wyobraźcie sobie, że 10 lat temu, czy byłoby możliwe, żeby ktokolwiek w domu konstruował drukarkę 3D? No, średnio. Generalnie ceny mikroprocesorów, tutaj ten wykres taki tajemniczy, to są ceny mikrokontrolerów w czasie, mimo tego, że popyt cały czas rośnie na te mikrokontrolery, ceny spadają. Z niewiadomych dla mnie przyczyn, ja nie wiem w sumie dlaczego, ale tak się dzieje, co powoduje, że zmniejszają się koszty wejścia w taki biznes. Pojawiają się takie technologie jak Raspberry Pi, to pewnie wszyscy słyszeli, Arduino, które ma ogromny zestaw bibliotek i generalnie łatwo się na tym programuje, można zrobić na tym mikrokontrolerze praktycznie wszystko. I taka nowość w sumie, bo to zeszłoroczna inicjatywa, nie wiem czy słyszeliście, jest taki moduł, który się nazywa Electric Imp, który powstał
tylko i wyłącznie z myślą o Internet of Things i który polega na tym, że do slota karty SD, jeżeli już wchodzimy w technikalia, wsadzamy taki moduł Wi-Fi, programujemy go przez sieć i to już wszystko działa od razu. To jest naprawdę niesamowite, bo można połączyć bardzo szybko urządzenia. Łączenie urządzeń przez Wi-Fi to jest wspaniała idea, ale realizacja jej jest naprawdę trudna. Cała ta inicjatywa Electric Impop powstało to przez to, że gość chciał sobie w łazience zainstalować jakieś światełka, które mu wyświetlają, nie wiem, jakieś wykresy giełdowe czy jakieś prognozy pogody i po prostu nie mógł tego zrobić. I założył startup, który zrobił właśnie taki moduł. Polecam wam zobaczyć to. To jest naprawdę coś nowego i coś fajnego. Pojawiły się personalne urządzenia CNC. No to tutaj Paweł mówił o drukarkach, to wiadomo. Możemy sobie tam sprototypować, pokleić plastikiem jakieś części, ale to nie ogranicza się do tego. Tutaj te ukradzione zdjęcia to jest frezarka CNC, laser CNC i one są też na otwartych schematach. Każdy może sobie to zbudować w domu, jeżeli ma dostatecznie wiele determinacji i nie jest to też takie trudne, jak się wydaje. Podobno można też już zacząć drukować elektronikę, co w ogóle już by było naprawdę czadowe, jak z filmu science fiction, ale to jest jeszcze, powiedzmy, w sferze marzeń. Dzięki tym narzędziom powstają takie inicjatywy i powstają takie projekty, które naprawdę kiedyś były w sferze takich dzieł science fiction. Na przykład ja jestem członkiem koła studiów matematyczno-przyrodniczych i tam dzisiaj budują właśnie takiego robota, on się nazywa OpenROV, to jest robot do eksploracji głębin morskich, nie tylko, i budują go, koszt tego robota wynosi jakieś tam, powiedzmy, do tego, co by wynosił, grosze, i robią to studenci. To nie jest żadna firma, która produkuje jakieś roboty, ani to są studenci, którzy po prostu usiedli, wycięli sobie ze sklejki, zaprogramowali mikrokontroler i działa. Jest taka inicjatywa, która się nazywa tutaj Open Source Robotics Foundation. Oni napisali z kolei system operacyjny dla robotów. Też jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany takimi sprawami, to polecam się przyjrzeć, bo bardzo dużo czasu można sobie oszczędzić. Z tej inicjatywy też wyrósł, jeżeli ktokolwiek budował kiedyś RPAP-a, drukarkę 3D, taki układ elektroniczny, który się nazywa Sanguinololu. I ten układ też oszczędza mnóstwo czasu. Zamawia się ten układ, lutuje się go, można mieć drukarkę 3D w swoim domu. Praktycznie, nie wiem, w tydzień można ją zbudować. To Jacek może powie o tym później, ile można zbudować taką drukarkę. Ja może ominę tą część o open source ecology, bo nie będę już was tym zadręczał, ale generalnie chodzi o to, że te wszystkie rozwiązania powodują, że jeżeli mamy takie startupy hardware'owe, to koszta nam spadają. Spadają nam w ten sposób, że kiedyś to, co było możliwe tylko i wyłącznie dla dużej korporacji, teraz jest możliwe dla nas w Krakowie na przykład, chociażby. A możliwości są takie, że ciężko by tutaj w ogóle skończyć wyliczać. Ja nie będę tego może mówił nawet, bo każdy może się zastanowić, co mógłby zautomatyzować sobie w życiu, co mogłoby mu pomóc. Naprawdę, no potrzeb jest niesamowicie wiele. Ja mam jeszcze na koniec takie trzy krótkie pomysły, które wpadłem, które można zrealizować praktycznie tylko i wyłącznie za pomocą tych narzędzi, które wymieniłem. Pierwszy pomysł to jest, tutaj macie, to są gry planszowe generalnie. Te gry planszowe to są gry planszowe z Kickstartera. To jest mały wycinek gier, które otrzymały więcej niż 100 tysięcy dolarów finansowania. Robione przez ludzi, którzy nie mieli żadnej firmy, nie mieli żadnych jakichś specjalnych urządzeń, parku maszynowego. Te wszystkie przedsięwzięcia są już udane. I nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy na przykład takie przedsięwzięcie sobie, z takim przedsięwzięciem wystartowali. A potrzeba do niego naprawdę niewiele, bo potrzeba drukarki, potrzeba plotera. Ploter można skonstruować z drukarki. Potrzeba 4 osób. I można zarobić naprawdę dużo pieniędzy. I właśnie wydaje mi się, że takie manufaktury, takie małoskalowe manufaktury, to jest kolejna gorączka złota, na którą właśnie być może jesteśmy na jakimś brzegu tego, co się wszystko wydarzy. Kolejny pomysł, który mi wpadł do głowy,
nie wiem, czy pamiętacie, były takie wydarzenia w Warszawie, filmowali je z quadrocoptera z przyczepioną kamerą. Ja nie wiem, czy ktoś kojarzy to, ale tak? Kojarzycie? To generalnie ten quadrocopter został sprzedany, później telewizja, dużą ilość pieniędzy. Nie wiem, czy wiecie, a zbudowanie tego quadrocoptera, no to jest otwarty schemat, tak samo jak tych poprzednich rzeczy. Otwarty schemat, który można ściągnąć, wydrukować części, kupić silniki, złożyć, sprzedać. Też wymagania są małe. Tutaj trzeba mieć tylko laser CNC, ale laser CNC też można zbudować w domu. Tak jak w sumie to, nie wiem, czy Jacek będziesz o tym mówił akurat, ale o laserze chyba nie. Ale generalnie nie są to jakieś duże wymagania. No i jeszcze na koniec to taka oczywista rzecz. Rzeczy na zamówienie, Materialization już to robi, produkuje jakieś doniczki, jakieś takie rzeczy. Tutaj mój współlokator, który siedzi też tutaj, zajmuje się takimi rzeczami na Allegro wystawie. Nie będę go reklamował, ale generalnie pomysł jest fajny i można na przykład robić przedmioty, których w normalnej technice nie można wykonać, jakimś designem parametrycznym, jakimiś takimi rzeczami. Więc hardware nie gryzie, można na tym zarobić dużo pieniędzy. I wydaje mi się, że warto się tym zainteresować, bo to jest ta nowa gorączka złota po aplikacjach. Dziękuję za uwagę.